Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy przekopali się przez przepastne zasoby internetu i dotarli do tego filmu. Dziś chcę Wam pokazać, jak zrobić makaron z kurkami. Jest to bardzo łatwy przepis, także myślę, że nikt nie powinien mieć problemów z przygotowaniem takiego makaronu. Na rozgrzaną patelnię wlewam odrobinę oliwy. W moim wypadku jest to oliwa czosnkowa. Jeśli takiej nie macie, to musicie użyć po prostu zwykłej oliwy i dodać do niej ząbek czosnku. A następnie wrzucam około 10 deko wędzonego boczku bądź jakiejś innej wędzonki i podsmażam to przez chwilę, aż się ładnie wytopi. Boczek już wygląda nieźle, puścił trochę tłuszczu. Teraz na patelnię wrzucam 3 pokrojone półkrążki szalotki i jakieś 1,5 łyżki stołowej kaparu i chwileczkę to podsmażam tak długo, aż ta szalotka się nieco zeszkli, dosłownie kilkanaście sekund. I teraz na patelni lądują kurki. Ja tutaj mam jakieś 0,5 kg świeżych kurek. Mamy w tej chwili połowę września, także jest to ostatnie pierdnięcie, że się tak wyrażę, jeśli chodzi o świeże kurki. Za chwilę już ich po prostu w lasach nie będzie, ale równie dobrze można użyć kurek mrożonych, które są dostępne w lepiej zaopatrzonych sklepach, ale nie będzie to oczywiście to samo. Teraz trzeba to posolić i popieprzyć. Ja zacznę od pieprzu. Wiadomo, że pieprz świeżo zmielony jest najbardziej aromatyczny, także polecam używać takiego. No i sól. Kurki zaczynają już puszczać wodę. Ok, wystarczy. Teraz jeszcze na patelni ląduje taka gałązka rozmarynu, a dokładnie rzecz biorąc listki z tej gałązki, bo łodygi nie chcemy. Nikt, podejrzewam, nie lubi jeść drewna, także musimy to oskubać trochę z listków. Mieszamy to i smażymy na patelni tak długo, aż kurki puszczą wodę i większość tej wody po prostu odparuje. Na małym ogniu jakieś kilkanaście minut. Po mniej więcej 12 minutach smażenia zawartość patelni wygląda tak. Jak widzicie, kurki zmniejszyły znacznie swoją objętość. Więc nadeszła pora, żeby na patelnię wlać 500 g słodkiej śmietanki. Całość sosu musimy teraz zamieszać i na wolnym ogniu doprowadzić ponownie wszystko do wrzenia.
się mój sosik zaczął wrzeć. Teraz wsypujemy do niego jakieś 2 łyżki stołowe startego parmezanu. Mieszamy wszystko jeszcze raz. I całość redukujemy. Jak widzicie, sos jest w tej chwili dość rzadki. Czyli musimy to po prostu gotować tak długo, aż on trochę odparuje i zrobi się gęściejszy. Musimy pamiętać, żeby dość często mieszać zawartość patelni, żeby nic się nie przypaliło. Po około 10 minutach sos nabrał odpowiedniej konsystencji. Teraz trzeba go już tylko wymieszać z makaronem. Ja użyję tutaj wstążek do tej potrawy. Całość posypię parmezanem i może jeszcze odrobiną świeżej bazylii. Całość uwiecznię jak zwykle na zdjęciu. No i życzę Wam smacznego. Pokażę Wam jeszcze, jak to podać. Do miski wrzucam porcję ugotowanego makaronu. Następnie do środka wędruje słuszna porcja sosu. Teraz trzeba to wszystko ze sobą wymieszać. Włożyć na talerz. Mniej więcej tak. Teraz porcyjka świeżo startego parmezanu. Z wyczuciem, ponieważ parmezan jest słonym serem. I porwę jeszcze jeden listek bazylii. I mniej więcej tak powinno się to prezentować.